Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku GTA, no i dojechaliśmy sobie na to w końcu misję, sorry chłopaki. Okej, idziemy sobie do Trevora. Pierwszy musimy trafić, nie? What the F-word are you doing here? That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Is that no one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? Floyd! I heard that those conferences are regular little fuck fest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh yeah, some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? Now look, Deborah, I love you and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Oh. Oh, hey there, Trevor. Hey there, Wade. Did you meet Gebra? Interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, all right? Let's go have the time of our lives. I know just the place. No bez jaj. I could run in and get Floyd and Gebra. I know she seems kinda uptight, but she can have fun. No. I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Floyd's trip! Exactly. Oh, Trevor, maybe you got... Now, careful! Maybe you got all over yourself. You're all red. You got syrup? Yeah! Syrup. Accident. We've all been there. We sure have, but it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure, last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? Zaraz będziemy na miejscu. The last time I saw him, it was with you, driving out to a quarry, and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right?
And now cousin Deborah don't want you around? I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is you can't rely on anyone. Anyone except me. So this is where Floyd is gonna meet us, a strip club? Oh yeah. That's unlike him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is going to find establishment. Through there and take two doors to the right. Kierownik? Through there. To the right. Thank you. Okay. Prepare to meet your new partner. What the fuck? Czyżby koniec z Trevorem? Hey Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. Down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right, message Franklin. Aha. No dobra. Tak trochę... Heheszkowo. Misja nie misja. U Trevora jest oczywiście, to czyli można sobie tam zacząć. Ale myślę, że w tym czasie, co Trevor tam się jeszcze... Czekaj, ten hangar kosztuje, kuźwa, no. Kupiłbym sobie go. Czyli mało chyba hajsu. No ale podjedziemy, zobaczymy. Myślałem, że u Trevora będzie jakaś taka dłuższa misja. No a tu się okazało niestety, że jednak nie. O, oh, fuck. O, ten Michael też ma zwolnienie czasu. Dawaj. Teraz sobie pojedziemy. Takie mamy 2 km, więc ale kawałeczek. Ja tutaj na skrzyżowaniu w lewo. Yep. Okej, okay, ile fabryka dała? Cały czas prawie, że prosto. Raczej trzymamy się głównej drogi. Fagen! Nastawiają kuźwa samochodów. Dobra, tutaj zjeżdżamy, tak, tutaj zjeżdżamy. No jedź, jedź, jedź. San Andreas, water and power. Breaking news. A shootout at a construction site. To się pogoda psuje. W GTA. Chociaż na zewnątrz też nie jest zajebista, bo pada. Kurwa. Jeee, latam, jestem embrionem. Shit.
Dobra, ale stąd wiem, jak trafić do na lotnisko. I 5000 mnie skrobnęło. Fuck. Co, pewnie jeszcze żadnego samochodu. No jak żeby inaczej, no. Chyba tutaj musimy dobiec. Pewnie ten mi odjedzie, zanim ja dobiegnę. Dawaj. Masz pecha po prostu. I 2 km, no kuźwa, już byłem prawie na miejscu. No nie, musiałem wypaść. Pieprzone samochody. Bywa i tak. Fuck. Ale wiecie co, jestem cholernie ciekawy zniszczeń samochodów, jak wyjdzie już na peceta. To GTA naprawdę może być zacnie. Od góry mówisz? No dobra, niech będzie od góry. No jebany. Dobra, i hangar będzie tutaj do kupienia, ale chyba nie będziemy na niego stać jeszcze. Chyba będę musiał poczekać. On se chyba kosztował. Ale już niedużo, już niedużo. 800 myślę, że na następną grę może już. Może już nie będzie tak źle. Dobra, ja se wlecę tutaj. Se porwę samolotę. Okej. Porwij samolotę. Come on, come on. Muszę zaspać, czy mogę się przyłączyć na Trevora. Kuźwa, nastawiają, myślałem, że będę mógł to zniszczyć. No to dupa. Dawaj, 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 dawaj. O! Jaj, 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 tego się nie spodziewałem. No to dobra, spodziewałem się. Ale nie, że teraz, tylko że później. Kabum. Dobra, musimy się przyłączyć jeszcze na Trevora. O ile się da. Yeah, da się, zajebiście. Że oni byli tak blisko siebie? No tak, zajebany pod striptizem. Standard. No a jeszcze napruty jak bombowiec, ja pierdziele. Oj, Trevor, dobra. Ammunition, najbliższe ammunition. Chyba tu. Potrzeba nam samochodu. Jo, dawaj samochód. Wysiadaj. Dobra, jedziemy się uzbroić, a w ogóle ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie straciłem całego ammo, bo mnie chyba policja zgarnęła. No przecież tu jest ammunition, what the fuck. Czekajcie,
Coś tego sobie wyjdę i zobaczę. A nie, jakąś kamizelkę. To jest kamizelka, jakąś tam kamizelkę chyba mam. Weźmiemy sobie tą. Terraforma teby trochę mniej, nie? Kupię sobie rakiety. Dobra. Miarę wystarczy. Okej, teraz potrzebuję taksóweczkę i się dostać tu do bazy. Więc niech mnie podwiezie taksówka. O, dokładnie na ten róg. Jest tu jakaś taksówka? W pobliżu nie ma, więc trzeba sobie zamówić. O, sorry, jedź sobie, jedź. Tam będziemy musieli zwędzić samochód. A tak propos... Czy my u Franklina mamy za frikotę? Dobra, sprawdzimy jeszcze u Franklina, czy my mamy za friko możliwość zbierania tych, no, czy przerabiania furek, jeżeli byśmy mieli też za friko jako kolega, nie? No to byśmy sobie wzięli jakiś samochód i zrobili pancerzyk, nie? Żeby tam wjechać do bazy. Więc to trzeba będzie obadać. A jak nie, to po prostu można tak czy siak kupić ten pancerz, nie? Przynajmniej pancerz na samochód. Wjechać do bazy. Kuźwa, Dobra, sprawdźmy. Nie, jednak nie mamy za darmo. To tylko Franklin. To po koleżeńsku to powinno być. Dobra. No to okej, kierunek. Baza wojskowa. Pięć kilometrów, wohoho. Mogę mu ulepszyć jeszcze silniczek. Żeby szybciej jechał, no ale mniejsza z tym, bo i tak już to auto pozostawię. Muszę jechać przepisowo. Znaczy przepisowo, po drodze, a nie szlakami. Bo nie chcę go zniszczyć za bardzo, bo tam w tej w zasadzie już bazie będzie niezła jatka. Pieprzony kutos. Czy z jego nowy je? Chyba my jedziemy cały czas główną drogą. Sorry. Channel X? Nie, Channel X, nope. Nie, country mi się nie słychać. To jest jakieś popieprzone.
zajebista ta muzyka. Jakieś hiszpańskie albo jakieś meksykańskie, coś takiego, latino, o. Nie? Zajebista muzyka. Strefa Jelonków. Kurwa, niech mnie mają wszystkie dobre indyjskie duchy w opiece, żebym przypadkiem nie rzucił się na jakiegoś zielonka teraz. Dobra, tutaj w prawo. No jesteśmy blisko. Wiemy, gdzie się kierować. Będę sobie musiał włączyć na chwilę super moc Trevora, czyli tą nieśmiertelność. Przez chwilę jest. I spróbować zawędzić. Aha, dobra. Fucking shit! Jest, wreszcie, dobrze trzymaliście za cycki. Czy tu się strzela? Okej. O! Nice! Fucking shit! Mam pomysł. Gdzie jest lotnisko? Na. A chuja mi zrobicie teraz. Są tu jakieś samolotałki? Do zestrzelenia? Jelonki? O Boże, jak... Jezu, jelonki! Okej, okay, już nic nas nie goni. Pytanko, czy taki samolot ja sobie mogę przechowywać? Chyba nie. A szkoda. Okej, okay, jelonki, jelonki, jelonki. Ostatnio tu je widziałem. Naprawdę była ich tutaj masa. Ale w końcu mi się... Oh my god, ja chcę to zrobić. O tak. Wow. Kabom! Aj, miał farta. Dobra, lecimy. Na jelonki. Jelonki to będzie tak... O, tam powiedzmy jest jelonek. Jep. Jep. I po jelonku.
A miał farta. Trzeba jednak troszeczkę wcześniej. Jak już widać, że coś leci, to od razu nie był. Znaczy wiadomo, jelonki tam się nie wygenerują, co jak co, no niestety. Ale w końcu powiem wam szczerze, że udało mi się zdobyć samolot wojskowy. Piękny. Jak w pysk strzelił. Yeah. No zajebiście szybki jest. Naprawdę jest nice. Aha. Cholera, wylądowałbym, ale nie wiem czy... Nie, no raczej no nie zapisze mi to, nie ma szans. Też warto spróbować, nie? Dobra, spróbuję wylądować. Zaraz sobie na lotnisku Trevora. Tak. Nic z tego. Ale muszę sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie do miniatury. Jeszcze takie przy samolocie będzie zajebiste. Klik. Ok, foto pstryk. What the fuck? Skąd to się wzięło tutaj? Nice. Ok, ty działko. No ma to speeda, kurde. Zajebiście sobie lecie, raczej się rozpędza. I hop. Dobra. No to cóż, za niedługo trzeba będzie sobie zakończyć ten lot. I się pożegnać, ludzie. Ale jeszcze chwilkę sobie polatam, naprawdę. Jeszcze chwileczkę. Czy by nie zakończyć w wielkim stylu. Myślę, że tak, zakończyłem w wielkim stylu, ale to gdzieś w tamtych górach. Ops. A coś tu też mogą być zielonki. Czekajcie, gdzie była ta strefa jelonkowa wczoraj? Tutaj, nie? Tutaj sobie podlecimy i tam zakończymy. Okej. Okay. W miarę
miarę dobry kurs obraliśmy. A tam mamy naszą zacną bazę. A tutaj jest Jelonkowo. Nie wiem, czy jakieś zielonki będą, czy nie, ale... Czucz, czucz! Może jakieś zielone się trafi gdzieś tam pod drzewem, wiecie, nie? Dobra ludzie, no to cóż, to na dzisiaj wszystko. Dzięki wam za uwagę. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i do następnego razu. Trzymajcie się, no i pa, pa.